Witam. Przyjechaliśmy ze Haniem tam na paseczkę. Siedzi sobie po prawej. Lucha. Czekamy na mamę. Dzisiaj dzień dziecka. Hania sobie zażyczyła małą kolę i banany. No, chciałem przedstawić, jak to jest z tym woskiem. Mianowicie ja sobie tutaj coś oczywiście pogrzebałem. Tak. Wosk jest tak. Ten syf cały, taki najgorszy syf, to się nas zbiera na spodniej części tego naszego plastra, który nam powstanie. Tak, a z góry mamy taki wosk elegancki. No tu na przykład zrobiła się w tym wiaderku tylko taka mała warstewka, więc trzeba po prostu teraz to ładnie wybrać z tej wody. Tak, niektóry to by uparcie jeszcze te wiaderka skrobał, ale mi tam na tym aż tak nie zależy. Tu się zrobiła, o, tylko taka warstewka i od razu jest ten szlam, nie? Więc ja sobie to jeszcze raz tak poskładam, o. Trzeba uważać, bo ten szlam z dołu, to jak się tak właśnie przyłoży, tak? To jak się położy tak jedno na drugie, to ten szlam potrafi spleśnieć, więc zawczasu albo go zeskrobać, tak? I te takie, co mamy, to na przewiewnym miejscu położone powinny być gdzieś pod zadaszeniem. Tak, ja sobie to jeszcze raz tutaj położę, te moje kawałki tego wosku. I jak będę jesienią topił jeszcze raz wosk, no to wtedy to wszystko, co będę miał w takich kawałkach, to przetopię jeszcze raz w bardzo dużej ilości wody. I co? I to było to wszystko, że chodzi o to, że no mamy ten wosk, tak, odłożył nam się on. Tak, i teraz wystarczy go umiejętnie jeszcze raz przetopić w dużej ilości wody i wtedy jeszcze raz przelać najlepiej do wysokiego, ale wąskiego takiego jakiegoś pojemnika, ze względu na to, żeby ten krążek nasz był porządny, tak? I to było na tyle, jeśli chodzi o wosk, że jesteśmy tą metodą w stanie zdobyć właśnie wosk i widać, że jakoś specjalnie nic z nim nie jest. Kolor ma ładny. I to było to wszystko, jeśli chodzi o metodę taką prymitywną wyciągania wosku z plastrów. I to by było to wszystko i życzę miłego.